Witam Państwa bardzo serdecznie z Impaktu w Poznaniu. Moim Państwa gościem jest dziś Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry Państwu. Cześć. Wiele banków ma taki prosty model biznesowy. Pożyczę, zarobię, oddam akcjonariuszom. Bank Gospodarstwa Krajowego ten plan ma troszeczkę inny, bo jest w nim hasło zrównoważony rozwój. Powiedz, co to oznacza. Zrównoważony rozwój, tak. My, budując strategię 2 lata temu, do misji banku wprowadziliśmy ten przymiotnik zrównoważony. I misją banku dzisiaj jest wspieranie rozwoju zrównoważonego społeczno-ekonomicznego Polski. I ten zrównoważony rozumiemy przez 3 elementy. Oczywiście kwestia środowiskowa, kwestia taka, że środowisko musi być przyjazne człowiekowi, ale żeby też to środowisko nie było takim elementem bardzo mocnym i pozwoliło też temu społeczeństwu w nim żyć. Czyli człowiek i aspekt społeczny jest bardzo ważny. I kolejny element, o którym może najmniej się mówi w ramach zrównoważonego rozwoju, to jest pewien element governance'owy, zarządzania. Musimy być transparentni, musimy być przejrzyści dla naszych interesariuszy, że stosujemy uczciwe zasady gry, że unikamy, czy w ogóle nie podchodzimy do kwestii korupcyjnych, zatrudniania dzieci i wielu takich dzisiaj elementów, gdzie wiele koncernów na świecie pokazuje, że również ma strategię zrównoważoną, że ma CSR, inne elementy, a nagle się okazuje, że surowce do ich produkcji wydobywane są przez dzieci i oni tego nie wiedzą. My wiemy, z kim współpracujemy, to jest bardzo ważny element, bo on ma zarówno ten wymiar społeczny, o którym mówiłem wcześniej, jak i ten wymiar zarządczy. A jak oceniasz polskie firmy pod względem właśnie tego zrównoważonego rozwoju? Czy one biorą te elementy, o których mówisz, pod uwagę? Czy oni patrzą na to środowisko społeczne wokół ich firmy, na to środowisko, na ekologię wokół ich firmy? Czy uważasz, że ten trend jest w świadomości polskich przedsiębiorców coraz większy? Ja powiem Ci tak. No my współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami i chcąc, nie chcąc, ich świadomość się buduje. Oni przez to też muszą budować kompetencje, bo z jednej strony wymuszają to kwestie regulacyjne od poziomu EBY, regulatorów rynku. Mówię tutaj o tej części finansowej i my dzisiaj wymuszamy pewną behawiorystykę i zachowania naszych partnerów. Nikt dzisiaj nie udzieli kredytu na kopalnię. Tego na świecie. Nie powiedział. Nie? No, ja powiem Ci tak. Dotknąłeś ciekawego tematu. Myślę, że nawet BGK faktycznie nie udzieli kredytu na budowę nowej kopalni. Ale spójrzmy od strony zrównoważonej bezpieczeństwa strategicznego. To wtedy to jest inny aspekt. To jest inny aspekt. Ale faktycznie i my choćby w tym trudnym okresie zmian, które są po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, bardzo mocno wspieramy kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, a to jest w pewien sposób też finansowanie choćby nowych łańcuchów dostaw węgla, bo nie możemy się oszukiwać, że energetyka polska dalej jest oparta na węglu i jeszcze tą ścieżkę odejścia od niej. Nie da się jej przestawić właśnie w ciągu jednego roku. Nie da się przestawić. Ktoś to musi finansować. Tylko nasza perspektywa to jest element bezpieczeństwa strategicznego, transformacji tego sektora, bo on potrzebuje czasu na to, żeby odejść od tych źródeł wytwarzania, choćby projekt NABE na pewno Ci znany, to nie jest budowanie nowego koncernu energetycznego, to jest długoletni plan odejścia od produkcji energii z kopalni. Mhm. A jak sądzisz, ile nam to lat rzeczywiście zajmie? Bo my od wielu lat pytamy się, transformacja energetyczna jest bardzo ważna, wszyscy o tym mówią i ta transformacja teraz jest jednak już w takim momencie, że ona musi być wymuszona na przedsiębiorstwa. Ale pytasz mnie, kiedy zejdziemy do zera? Kiedy zejdziemy do zera? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, bo te tempo może być bardzo szybkie, tylko koszty społeczne są bardzo wysokie. I wrócę do Twojego pytania o zrównoważony rozwój. To jak my wtedy podchodzimy do elementu S, do elementu społecznego, czyli ten element odejścia musi być. Ta ścieżka musi być bardzo jasna, i wszyscy interesariusze muszą być świadomi tego, że odchodzimy, ale nie może to się dziać dużym kosztem społecznym. Czy ubóstwem energetycznym, czy takimi elementami. I o to przede wszystkim musimy zadbać. I to jest też taki element przy
czy bo tak wchodzimy automatycznie w coś, co nazywamy transformacją energetyczną, bo ten średnioterminowy okres tej transformacji to jest właśnie określenie tempa i co będzie tym źródłem przejściowym do wytwarzania energii. I to jest ten moment, który jest teraz najtrudniejszy, czy najtrudniejsze momenty będą dopiero przed nami? Ja myślę, że tutaj jesteśmy w takim bardzo istotnym momencie. Ja nie chciałbym go kwalifikować. Mieliśmy bardzo trudną zimę dla przedsiębiorców. Ale musi powstać. Mamy nowy PEP 2040, tak, w którym są pokazane pewne trendy, które muszą się zadziać. Jakie są strategiczne decyzje? Ja wiem, że opinie są takie, które mówią, we wcześniejszych tych dokumentów na bardzo nikt nie brał na serio, bo nie realizował ich założeń. Ja uważam, że ten dokument jest bardzo potrzebny, bo w końcu musimy zrealizować to założenie. Radosław Kwiecień, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.